Siemano, pokażę dzisiaj filmik Stary Glitch, bo on już ma ponad miesiąc. Na ten na pewno pamiętacie, na sprzedawanie darmowego LG za 900 tysięcy. Tutaj jest trochę lepiej, bo jest znacznie wyższa cena, bo to będą 3 200 000, lub zależy kto jak ma ulepszonego tego Cerberusa z areny. I tu właśnie do tego glitcha potrzebny nam będzie ten Cerberus, czy jak on tam ma, Cerberus. Nieważne czy to Apokalipsa, on nawet nie ma tych szoków, tylko jest Apokalipsa. No to ten Cerberus, no ulepszony na maksa, daje nam większą wartość. I nie darmowe Elegy, a Easy, ono może być jak ktoś nie ma. Kupić je czy tam zgarnąć z ulicy i tylko ulepszyć na szok czy tam obojętnie co, no ulepszone EC na którąś tą wersję z areny. No i najlepiej używać do tego jest kopii, no na pewno cały czas kopiujecie sobie te EC, żeby sprzedawać, bo najlepiej one się sprzedawają, także można sobie tu wstawić to EC i ono będzie się nam sprzedawało za wartość tego Cerberusa. No i jeszcze wymagany tutaj jest od nas ten RC Bandito i odrodzenie ustawiamy sobie albo jakiś garaż na 10 pojazdów tam nawet w mieszkaniu w Eclipse Tower, albo na przykład może być tu siedziba klubu. Nie ustawiajcie na arenę, bo wtedy ten glitch wam nie zadziała. Styl, strój, jak się zapisze mi to i robimy to samo co było. Podchodzimy do RC Bandito. No PS4 może sobie na podwójne kliknięcie ustawić rozłączenie z internetem, chociaż nie trzeba, no można kliknąć tam w prawo i przejść do tych ustawień, no ale jest ta możliwość, no to sobie ustawiamy na podwójne kliknięcie PS-a. Rozłącz z internetem, Xbox będzie musiał dać tam ten guzik Xboxa, ustawienia sieci, przejdę do trybu offline. No ale dobra, tu się krok nie zmienił. Podchodzimy do RC Bandito, dajemy D-pad w prawo, tak 3, 4, 5 sekund czekamy i rozłączamy internet. What are we doing there? Rozłączamy internet. Komunikat potwierdzamy i wywali nas do fabuły. Możemy włączyć z powrotem internet. Także glitch no działa, no mówię, już ponad miesiąc. Tylko zmieniła się teraz wartość, no ale jednak robiąc tego glitcha no trzeba pamiętać o tych limitach sprzedaży. No nie sprzedawać ich tam więcej jak 7 na 30 godzin, no i albo auto co godzinę, albo 2 co 2 godziny. No chyba że ktoś już ma 3 limit, na przykład 3 auta, no to chuj może jechać tam od razu 3 pod rządy. Dobra, start online, zagraj sesja tylko dla zaproszonych. Zresztą w opisie do tego, w opisie wrzucę ten link do tego filmiku z Xboxa, jak to tam się robiło z tym Free Energy. No ale tak samo. Aha, zapomniałem. Swobodny tryb celowania. No najlepiej, swobodny tryb celowania.
czytało mnie na sesję, gdzie tu się konwa wychodzi. Tu. No i udajemy się z powrotem do areny. Jeszcze później wrzucę drugi filmik tam skopiowania od znajomych. To jest też fajna, łatwa metoda. Ale to pokażę na przykładzie akurat pojazdów specjalnych, jakie tam wstawić do na swoje miejsce starego pojazdu. No i tutaj takie te pytanko dla graczy na Xboxie, tylko na Xboxie. Czy będę takie pojazdy jak samoloty na kołach F1, te Dune z Pegasusa też na kołach F1, albo jakieś samochody normalne, tylko że na tych neonowych kolorach, ale też na kołach F1. Jak ktoś ma takie, napiszcie tam w komentarzu, czy napiszcie tam mi na tej grupie, tej na tym facebookowej, czy prywatnie, jak ktoś tam ma mnie w znajomych. I teraz tak, tutaj wsiadamy do tego Cerberusa, dajemy dipad w prawo, jeżeli nie wjedziemy na warsztat, to nam się udało, jeżeli wjedziemy, no niestety trzeba powtórzyć od RC Bandito. I teraz tak, w nim zmieniamy cokolwiek, no ja tu nie wjechałem tam na warsztat, czyli się udało, zmieniamy w nim cokolwiek, zmieniamy w nim cokolwiek. Idziemy na sprzedaj, klikamy sprzedaj, potwierdzamy, zrobi nam się czarny ekran, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Jeszcze raz, ma inne, komu pasuje, komunikat anulujemy i wysiadamy z pojazdu. Teraz wsiadamy do tego Easy, też dajemy dipad w prawo. She's going to be dangerous, all right. What can I do? I klikamy cofnij, czyli kółko lub B, opuść warsztat i dostajemy tą kasę za tego Cerberusa plus 3 272 100. No i teraz miałbym tu drugiego Isika, mógłbym zrobić to samo i kolejne sprzedać dwa za 2 godziny. Albo za godzinę kolejnego. No, działa to kopiowanie cały czas od pani Baker. Można sobie zrobić kopię tych isików. No, działa cały czas to samo kopiowanie solo między bazą a bunkrem, tam przy tym blacie od tej cipki z sekretarki albo tego murzyna. Także można sobie zrobić kilka kopii Isi, które sprzedaje się za niecały 1 800 000, a posprzedawać je w cenie Cerberusa za 3 200 000. Także no, zawsze to większa lodówka. Dobra, to na tyle. No i później jeszcze, tak jak mówiłem, rzucę tego glitcha z tym kopiowaniem tych pojazdów specjalnych, ale pokażę, żeby jak je tam wstawić w miejsce starego, bo już wczoraj właśnie koleś widziałem na grupie, któryś tam na Facebooku napisał, zadał pytanie, jak je wstawić, a już dał trochę ciała, że tak powiem, no i chyba raczej będzie z tego lipa, już nie wstawi i będzie miał martwy slot na miejscu naczepki.
Tego dla przypomnienia, no bo kopiowanie działa, jest całkiem spoko metoda glitchowania się, a ja pokażę jak wstawić te pojazdy specjalne w miejsce tych starych. No chyba, że ktoś ich nie ma w ogóle, no to po zamknięciu gry one wskoczą na swoje miejsce, gdzie tam powinny stać, na przykład Czernobok w bazie, no to wskoczy nam do bazy. Z automatu nie trzeba będzie go tam przestawiać. Dobra, elo.